Jaki jest najbardziej efektywny zakres powtórzeń w serii, taki, który będzie największej korzyści nam przynosił? Otóż łączy się to z drugim tematem, czy stosować większe ciężary, mniejszą ilość ruchów, czy mniejsze ciężary, większą ilość ruchów, tak? Co przynosi lepsze, większe efekty? Otóż według wszelkich najnowszych badań, zarówno serie na większym obciążeniu, mniejszej ilości ruchów, jak i te z większą ilością ruchów, na mniejszym obciążeniu, przynosić mogą efekty w postaci hipertrofii mięśniowej. Oczywiście trzeba znaleźć pewną średnią. Nie można wykonywać tylko i wyłącznie serii po 20 rzędu 20 powtórzeń, albo tylko serii, gdzie trzymamy się 5 powtórzeń. Gdyż przewaga pracy w okolicach właśnie 5, 4, 6 powtórzeń na bardzo dużych obciążeniach będzie generalnie wspomagała rozwój naszej siły mięśniowej. To jest dowiedzione, przynajmniej wobec od dawna. Z kolei praca w zakresie 20 czy nawet więcej powtórzeń będzie raczej kształtowała wytrzymałość mięśnia. Natomiast to nie znaczy, że one przy okazji nie będą też działały na hipertrofię mięśniową, czyli nie będą sprzyjały rozwojowi naszej masy mięśniowej. Tylko, że każde z nich w inny sposób i troszeczkę w innym zakresie i w innym tempie. Jeżeli przyjrzycie się ludziom, którzy trenują wyłącznie na wysokich powtórzeniach, a również w innych dyscyplinach, oni również mają masę mięśniową. Gdyby oni zadbali o odpowiednią podaż białka, węglowodanów, paliwa, tłuszczy i tak dalej, być może ich masa mięśniowa by wzrastała. Tak samo w przypadku ciężarowców. Oni nigdy nie będą wyglądać jak kulturyści, bo to nie jest ich celem. Mają ogromną siłę. Trójboiści, ci, co podnoszą ciężary, sportowcy, tak? Powerlifterzy. Oni nie będą nigdy wyglądać jak kulturysta, bo to jest zupełnie nie ta droga. Ale gdyby dalej trzymali się treningu, którym ćwiczą, dalej trzymali się tych krótkiego zakresu powtórzeń, ale zadbali o właściwą dietę, o dodatkowe inne ćwiczenia rozwijające, kształtujące, ich masa mięśniowa na pewno również by się poprawiła. Trwałoby to dłużej, zarówno w przypadku tych, jak i tych. Dlatego według wszelkich badań obecnych uśredniona ilość ruchów, które najbardziej i najefektywniej będą wspierały hipertrofię mięśniową, to jest mniej więcej przedział od 8 do 12 powtórzeń. I tu dowiedzione jest, że tutaj zastosowanie w tym zakresie powtórzeń napięcia mechanicznego, przeciążenia progresywnego daje najlepsze rezultaty. Ale dalej trzeba pamiętać o tym, że to nie znaczy, że od czasu do czasu nie możemy zastosować większej ilości ruchów albo mniejszej ilości ruchów, że to w jakiś sposób zastopuje czy przeszkodzi nam w rozwijaniu swojej masy mięśniowej na plus. Absolutnie nie. A więc wiele bardzo zależy, jakby podsumowując to wszystko, wiele bardzo zależy od zaangażowania człowieka, zaangażowania takiego, nazwijmy to, również psychicznego w każdą serię. Bo jeżeli wyjdziemy z założenia, że to jest lekki ciężar, z którym ja w stanie jestem wykonać 20 ruchów, ale to jest lekki ciężar dla mnie, tak? Do tej pory robiłem po 5-6 ruchów, a tu naraz mam robić 20 i tak do tego podejdę, tak, że tak powiem, na odczep się, no to niestety takie będą efekty. Ale jeżeli się zaangażuję, skupię się na pracy, na napięciu mięśniowym i odpowiednio przestymuluję ten mięsień przez te 20 powtórzeń w danej serii, to również mogę z tego wyciągnąć wiele korzyści. Więc wcale nie jest powiedziane, że serie na małym obciążeniu z dużą ilością ruchów są mniej efektywne. Są tak samo mniej efektywne jak serie z dużym obciążeniem i na bardzo małej ilości ruchów, jeśli chodzi o hipertrofię. Dlatego, tak jak powiedziałem, najważniejsze jest uśrednienie tego, czyli ten przedział, który jest według wszelkich badań obecnie dostępnych najbardziej efektywny pomiędzy 8 a 12 powtórzeń. I jeżeli w tym się gdzieś tam mieścimy, ale od czasu do czasu zastosujemy większość ruchów, szczególnie pod koniec treningu, żeby dopompować więcej krwi do mięśnia, czy też zastosujemy serię na początku treningu, w których będzie bardzo duże obciążenie po dobrej rozgrzewce i wejdziemy na zdecydowanie większe ciężary, a później przejdziemy do stopniowo większej ilości powtórzeń, trzymając się głównych założeń 8-12, to jest, uważam, bardzo dobra droga do ogólnego rozwoju i zarówno siły, masy mięśniowej, jak i wytrzymałości mięśniowej. Także wszystko gdzieś tam po troszeczku będzie kształtowane. Jeżeli pójdziemy tylko w jedną stronę, czyli tylko w stronę małej ilości ruchów, albo tylko w stronę dużej ilości ruchów,
to hipertrofia będzie dużo wolniejsza. Ten przyrost masy mięśniowej na pewno będzie dużo wolniejszy, ale my skupimy się na innych celach, tak? Na wytrzymałości, na sile. Być może dla kogoś to są priorytety. Taka osoba powinna tak wtedy sterować swoim treningiem. Każdy na pewno osobiście ma swoje własne doświadczenia. Ja, wierzcie mi, że przerobiłem wszystkie chyba obecnie możliwe systemy i ilości powtórzeń. Ćwiczyłem długimi okresami na małej ilości i długimi okresami na dużej ilości. I najlepsze efekty znajdowałem właśnie w tym uśrednionym zakresie.